Witam, witam. Spojrzę, czy się nagrywa. Nagrywa się, co by na YouTube'a wrzucić. Kawa z wróżką. Pierwsza w tym roku, druga. Druga w tym roku. To poczekam sobie trochę na Was. Zrobimy sobie energetykę tygodnia. Zobaczymy, jak tam energie będą działać. Jest troszkę wcześniej, 2 minuty. Ale byłam niecierpliwa normalnie. Więc tak to wygląda. Także sekundę dla Was. Tak myślę, co bym tu jeszcze dała, żeby się oświetlić. Teraz nie wiem, co widać, ale... może być trochę z boku światło. Ale Azalisz jest. Dobra. Mówisz, odgłosy były? Odgłosy, ważna rzecz. Odgłosy, ważna rzecz. Witam, witam. No to słuchajcie. Ja sobie przetasuję karty, zobaczymy sobie energetykę tygodnia, jak to będzie nam wyglądało, jakie nam energie będą towarzyszyły, a potem pomyślimy, co dalej. Tak, tak. Azalisz. Trochę inaczej, trochę mi za nisko stoicie. Będzie ruch i rozruch. A chyba damy radę, nie? Tak. Damy radę, dobra. Stół widać, poniekąd trochę. Zobaczymy, co nam wyleciało jako karta główna. Karta śmierci, zmiana i transformacja tak naprawdę. Ale zobaczymy. Tygodniówkę. Tygodniówkę. Jak to tam wygląda? Od dzisiejszego dnia. Dużo radości, zadowolenia. Przebywania w domu z jednej strony to i owszem, ale z drugiej strony to też są wiadomości od rodziny, od przyjaciół, od osób, które są bliskie naszemu sercu. I te wiadomości są bardzo takie dobre, pozytywne, radosne. To jest też energia do działania. W buławach mamy przesył energii, przesył czynu, przesył działań. Przy czwórce takie ugruntowanie pewnych rzeczy. No i właśnie samo znaczenie tej karty to jest radowanie się, radość i wszelkiego rodzaju możliwości, więc myślę, że dzisiejszy dzień nie będzie jakiś negatywny, tylko wręcz będzie nam się chciało chcieć. I być może poprzedni poniedziałek po tym długim wolnym to jest taki rodzaj małej dramy, wracamy do normalności. Natomiast teraz już jesteśmy jak te koniki w kieracie, już możemy wykorzystywać swoje energie na to, żeby czynnie i społecznie również, bo czwórka buław jest kartą wielości ludzi działać, więc myślę, że dzisiejszy dzień ma zupełnie fajną energetykę. Słucham, że kot biegnie, a mój kot dzisiaj ma takty, miau, ma zapędy wchodzenia na kolana non stop, więc nie mogę się ogonić od kota. Dobra, wtorek w rydwanie. Jeszcze szybsza, jeszcze bardziej intensywna energia możliwości i działań. Tutaj przy tej karcie należy rozwinąć skrzydła, dlatego że wszechświat będzie tworzył nam możliwości do zadziałania, do pójścia dalej, pójścia w górę. I my te możliwości możemy wykorzystać. Rydwan jest jak przysłowie, mem o magii, który Wam zawsze mówię, że działaj życiowo tak, jakby wszystko zależało od Ciebie, ale ufaj i rób magię tak, jakby wszystko zależało od magii. I to jest właśnie to, czarny i biały koń, fizyczność i niefizyczność, fizyczność i metafizyczność. Także tutaj naprawdę warto zaprząc wszelkie swoje możliwości, bo wtorek może być w bardzo dobrych aspektach, w bardzo dobrych możliwościach i rozruchu i rozwoju. Jako że jest to dzień marsowy, czyli my też tak naprawdę mamy tą energię i siłę przebicia, a rydwan jest typowym zwycięzcą, więc możemy tutaj faktycznie zwyciężać. Dobry, dobry się zaczyna początek tygodnia. Patrzymy, co dalej. Karta kochanków, kolejny wielki arkan w środę. Środa jest dniem Merkurego. Karta kochanków jest kartą bliźniąt, więc też pod znakiem Merkurego się kryje. Więc wszelkie rozmowy, wszelkie trudniejsze aspekty, gdzie używamy słów, jak egzaminy, udanie się po podwyżkę,
trudniejsza rozmowa z partnerem, bo coś nam nie odpowiada i chcemy, żeby coś było inaczej, będą bardzo dobrze realizowane w środę właśnie, bo zbiega nam się energetyka tarota z energetyką dnia tygodnia, czyli ze środą właśnie. Także myślę, że tutaj też do wykorzystania. No i kolejny wielki arkan, co już jest takim dosyć mocnym, bym powiedziała, przekazem. W czwartek, dzień jowiszowy, mała blotka, paść pucharów, który pokazuje emocjonalność, dobre osoby, romanse, wszystko co związane z sercem na dłoni, z takim aspektem emocji, uczuć w bardzo pozytywnej formie. Natomiast jako dzień jowiszowy czwartek będzie tę energię powiększał, więc jeżeli uśmiechniemy się na ulicy, możemy zostać zaproszeni na kawę. Tutaj to powiększenie faktycznie może zaistnieć. Bardzo taki dobry czas na emocje wewnętrzne, zewnętrzne, poukładanie siebie. I ten czwartek będzie taki z dobrobytem przy fajnych ludziach, przy fajnych możliwościach. Także ładnie. W piątek z kolei mamy energię do działania. Asy dają nam jedynie potencjały i nie mówią o tym, jak cała sprawa się potoczy, ale as buław pokazuje nasze możliwości do organizowania czasu, przebywania ludzi, wszelkich takich zawodowych rzeczy. Także piątek będzie dobry na planowanie, ale takie konkretne planowanie dalszych kroków, nie tylko na 3 dni, nie tylko na tydzień, być może na nieco dłużej, ale warto się temu poświęcić. Nie dość, że dzień Wenus to jeszcze właśnie może być splendor. Wenus jest odpowiedzialna, takie słowa klucze, to jest miłość i sztuka. Jeżeli sztuka, to splendor. Czasem jeżeli sztuka, to oczywiście wystawa porcelanowego kibla na środku miasta, ale generalnie nam się sztuka kojarzy troszeczkę inaczej, z pewnego rodzaju ekskluzywnością, więc wszystkie rzeczy, które możecie planować, mogą być takie bardziej, mogą być takie mocniejsze i to też jest fajne, dlatego że nie trzeba będzie tutaj mierzyć siły na zamiary, tylko raczej zamiary rozplanować tak, żeby je potem w piękny sposób realizować. To jest piątek. To mamy teraz sobotę w kole fortuny, trzeci wielki arkan i mamy już tu 3 na 3. Należy puścić wodze fantazji. Należy nie ingerować, Bóg wie jak, w mocnych energiach i aspektach w życie, że musi być po naszemu, wyluzować. Plany realizować tak, ale jeżeli się okaże, że zamiast wylądować w sklepie z ciuchami, wylądujemy u ciotki z Ameryki, też piknie. Dlatego, że koło fortuny generalnie ma w sobie zmienność, ale taką zmienność, której my sobie nie zaplanujemy. To jest dostosowanie się do płynącej rzeki i wtedy wychodzimy najlepiej. Pamiętacie z Harry'ego Pottera Felix Felicis, jak on wypił? I wszyscy mu mówili, żeby iść pogadać z tym gościem, żeby tam wyciągnąć to wspomnienie z głowy, a on powiedział, nie, idę do Hagrida. I tam się nawalili i wyciągnął wspomnienie z głowy. Dobrze było, ale właśnie koło fortuny mówi o takich sytuacjach, że jeżeli myślisz, że w lewo będzie lepiej, a cię ciągnie w prawo, to bierz. Bierz i nie patrzaj. No i mamy przewagę wielkich arkan, czyli będzie to silny i mocny tydzień. Czwarta karta wielkich arkan, słońce w niedzielę. To jest lew w lwie. Niedziela jest dies solis, czyli dniem słonecznym. Karta słońca. Ciepełko, bezpieczeństwo, ochrona, egida, pozytywne aspekty, zadowolenie. Ja wiem, że może być mróz. Co prawda chyba nie zapowiadają, jak tak z tego, co patrzyłam. Aczkolwiek mamy zimę, a zimą jest zima, nie? No właśnie. Natomiast bardzo ładnie słońce dodaje ciepełka w kontaktach międzyludzkich, w naszych pomysłach, w naszych możliwościach, w naszych działaniach, spotkania z osobami bliskimi naszemu sercu. Cieplutko, milutko, domowo i fajnie, ale jednocześnie słońce niesie ze sobą wielką energię twórczą i kreatywną, więc jeżeli mamy ochotę namalować arcydzieło, to również będzie dobry czas. Także powiem Wam, że tak jak w tamtym tygodniu nam się od tej wieży zaczynało, no ale to był tak, przełom roku. Pierwszy tydzień takiej pracy bez tych świątecznych
przerw, bo albo nauczyciele mieli całe przerwy, albo ludzie mieli przerwami przerwy. Także to ta wieża mogła być na zasadzie Polski Ład, spora rzeczywistość nowa. Mogło tak być, możliw taki był. To tutaj mamy już fajny tydzień, fajny energetycznie. Siła, moc, potęga. Co do energetyki, bo ciągle ktoś pyta, co z tym zrobić. Słuchajcie, pogotowie run i żywiołów dla osób, które nie wiedzą, co to jest i po co. Mój kot widzę, z tyłu tam szaleje, ale to... A, widzowie Instagrama też widzą, bo widzowie YouTube'a mają szerszy obraz rzeczywistości, chciałam powiedzieć. Ale na YouTubie będzie kawka za chwilę dopiero. Co tydzień, jak mogę i się staram, losuję Wam żywioł przy pomocy steli żywiołów. I to tak wygląda, tak o, dużo hałasu. Tak Wam losuję. I losuję runę z mojego woreczka wysiedzianego przez poślada, nie ze względów metafizycznych, tylko ze względów wygodności, bo mi się tu pięknie w fotelu mieści. Ja mam tak dużo miejsca w foteliku, który jest w ogóle fotelikiem bujanym, więc jest idealny. I losuję dla poszczególnych cyfr numerologicznych, czyli wynikających z daty urodzenia, gdzie tutaj macie, jak tą datę urodzenia sobie sprowadzić do jedności. Pi razy oko. I w piękny, cudny sposób można chronić się, rysując sobie w niewidocznym miejscu swój żywioł tygodniowy, swoją runę tygodniową. Nie przejmujcie się, jak Wam wyjdzie Naudis, Issa czy Hagal, dlatego że te runy, one mają znaczenie pod tytułem ale one czasem są potrzebne, tak jak na przykład trójka ma ogień z Hagalą, a czy trzeba w ogniu transformacji będzie spalić pewne negatywne rzeczy, więc to nie jest tak, że runa jest negatywna dla nas, tylko musi coś nam zrobić życiowo. Tak naprawdę. Tak to wygląda. Także już jest gotowe na wszystkich mediach. Nie wiem, czy na YouTubie jest. Jest. Wszędzie jest. Dorota, jak już zrobi zdjęcie, wszędzie wrzuca po prostu. Ja tu siedzę i pukam tą stellą żywiołów oraz woreczkiem pośladowym, że tak powiem. I potem to mamy. Także to jest ważne. I słuchajcie, zanim przesłania urodzinowe, to ja sięgam po świecę, bo wiecie, że w poniedziałek, oprócz błogosławieństwa tygodnia, na którym byłam bardzo zadowolona, dlatego że słuchajcie, w tym tygodniu było około 150 osób. Nie mogę świecy wyjąć. Wszystko mi się zaraz wysypie, a mam. Na którym było około 150 osób, więc tak naprawdę przy tnących zasięgach YouTube'owych jest to spory wow, ale bardzo mnie to cieszy, dlatego że jest to darmowy energetyczny rytuał na tydzień, na który zapraszam serdecznie. Praktycznie co tydzień, jeżeli ja jestem, internet jest i światło jest. Znaczy muszą być trzy czynniki sprawcze, co by się zadziało, natomiast wy też możecie samodzielnie, bo praktycznie każdej niedzieli na początku programu jest to błogosławieństwo tygodnia. Można je zrobić samemu, nie ma tego problemu, gdy ja nie zadziałam albo któryś z tych czynników. Natomiast zapraszam serdecznie. No i mamy swój poniedziałek, w którym zapalamy świecę na kawce z wróżką, żeby nam się dobrze działo. Tam tworzymy magię na cały tydzień, jest magicznie, jest fajnie. Natomiast tutaj po prostu zapalamy świecę intencyjną. Ja pracuję na zwyczajnych podgrzewaczach, ewentualnie na świecach cerkiewnych, aczkolwiek lubię podgrzewanie, bo chodzi o ogień, a nie o to, z czego ten ogień wynika. Więc zapalmy sobie świecę, by cztery żywioły nas prowadziły. Dołączajcie się mentalnie, potem zapalcie w domu albo dołączajcie się świecą, jeżeli w domu jesteście, by cztery żywioły nas prowadziły przez kręte meandry i ścieżki naszego życia w tym tygodniu, by ziemia dodała nam siły, ogień dodał nam mocy i czynu, powietrze dodało nam intelektu, bo to też jest potrzebne, a woda pozytywnych uczuć, takich interakcji międzyludzkich, które będą dla nas dobre i korzystne, dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Dobrze, i teraz Dorota mi przeczyta przesłanka, bo wiecie, że robię urodzinowe przesłania ludziom urodzonym od dzisiaj do następnej niedzieli, tak po prostu, która będzie nie wiem którego, ale wiem, że jeszcze pięknie zdążę, bo do księgowej lecieć. Do 16. Od 10 do 16. I mamy pierwszą Sandrę, przesłanie urodzinowe ze 13. Tutaj, tu mam taką podkładkę, słuchajcie, na białym blacie, bo się lepiej tasuje.
i biały blat nie brudzi, bo wy nie macie nawet pojęcia, jak od kart brudzą się ręce i paznokcie. Ja przypuszczam, że to są wszystkie możliwe bakterie świata na takich kartach, ale to, wiecie, odporność, siła, moc, potęga. Dobrze. Jeszcze Jenny będzie, dobra, ale to sekundę, moment. Sandra. W głowie karta siły. To jest bardzo mocna kobieca energia. Siła nigdy nie jest, karta siły w kartach Tarota nie jest siłą fizyczną, tylko jest siłą intelektu, siłą emocji, siłą wewnętrzną. I ta siła wewnętrzna ma się kryć w twoim mózgu, czyli jeżeli ktoś ci powie, że coś ci nie wyjdzie, a ty bardzo tego chcesz, to po prostu rób. To ma być twoja siła przebicia i taki ma być ten rok dla ciebie. Jeżeli chodzi o serducho, trzeba wyjść ze smutków. Nie jest to proste, bo polega na przepracowaniu rzeczy, które nam się w życiu nie udają, a tak bardzo je chcemy, ale nie jest to niemożliwe, więc wyjście z dziewiątki mieczy energetycznie ułatwi na początku funkcjonowanie, a potem, skoro podobne przyciąga podobne, my już promieniejąc będziemy cudowniejsi i lepsi, więc wyjść ze smutków, że coś nie wychodzi. A w działaniu równowaga. Tutaj nawet nie proponuję jakichś wielkich zmian, tylko wszystko w zaplanowaniu, w spokoju, w bezpieczeństwie, w równowadze właśnie. Sprawiedliwe postępowanie i to tak jak Biblia mówi, siebie samego jak bliźniego, czyli wobec siebie i wobec drugich i to w tej kolejności. Ja Was zawsze namawiam do egoizmu, który nie jest egoizmem niszczącym, tylko egoizmem budującym nas samych. My mamy być jak góra, twierdza, potęga, wtedy możemy pomagać innym. Ludzie, gdyby był święty spokój tak naprawdę i brak walki o wszystko, może nie byliby tacy źli, więc bądźmy dobrzy dla siebie, a potem dla innych. I teraz pani Maria, też przesłanie. Pani Maria urodzona 17, czyli dzień później. Nie, 11. Tutaj Dorota źle zapisała, bo ja przesłanie urodziną 17 czy 11? 17. Czyli w następny poniedziałek, kochana pani Mario. Takie mamy zasady, bo my mamy niedzielę do 16 mamy. Kochana, następna kawka jest twoja po prostu. Zaczynamy od ciebie. Mam nadzieję, że to była dla Marii, to było dla Iwonki mamy. Dla Iwonki mamy po prostu to, za tydzień. Bo do 16. Takie dziwne wróżkowe zasady, jakich zasad trzeba się w życiu trzymać, nie? No i mamy jeszcze Jenny, która miała tutaj smoczek, chyba biedna Jenny, biedny smoczek, tłumaczenie z polskiego na nasze, z naszego na szwedzki. To tak. Aha, to za tydzień. No tak, za tydzień. Super. Dobra. I pamiętajcie, że podajcie ten rok urodzenia, albo chociaż napiszcie, jestem dorosły do 18 roku życia, bo tak stawiam karty. No. Takie tam mam. Dobra, Jenny, Rydwan. Wyjścia, przeprowadzki, zmiany, rozruch i ruch, które ma w głowie, wreszcie może zacząć realizować, znaczy może zacząć i wczoraj, ale powinna zacząć realizować ze względu na rozruch, bo Rydwan zawsze pokaże trochę jak w Hobbit, tak? Najgorszy jest pierwszy krok nieznanej podróży, a potem już poleci. O, czyli wszelkie plany, które ma w głowie realizacja, nie typu, bo się boję, bo coś, no z tymi lękami. Najlepsze rzeczy stoją właśnie za granicą naszych lęków, tak to wygląda. Dobra, w sercu. W sercu to nawet dużych zmian nie potrzeba, ale taka rzetelność, pracowitość, własne możliwości, konkretność, nie takie rozmymłanie, że tu motylek, tam kwiatuszek. Rycerz monet jest totalnym uziemieniem. Jeżeli on wychodzi przy sercu, znaczy, że my mamy mieć pragnienia, ale mają one mieć kształt, a nie chciałabym być szczęśliwa. No ale co to oznacza dla ciebie być szczęśliwym, tak? Podejść od innej strony. To nie jest, że wy źle sobie życzycie, tylko czasem w takim rozmymłaniu, że ten wszechświat siedzi z tym notatniczkiem i tak patrzy w ogóle o co tej Jenny chodzi, nie? Więc Jenny powinna tutaj ukonkretnić swoje marzenia, być szczęśliwa. Ale co to dla ciebie oznacza? Być zdrowym człowiekiem, czyli czym się muszę zająć, żeby być zdrowym człowiekiem? No muszę zrobić to, to i to.
być w dobrej relacji, w dobrym związku. No w jakiej sytuacji jestem? No nie wiem, mam jakiegoś Mietka. No to trzeba się Mietka pozbyć. No. Albo, nie wiem, chciałabym, żeby zakochał się we mnie cudowny mężczyzna. To niestety trzeba będzie przejść 15 tysięcy randek i znaleźć cudownego człowieka wśród butów, które nie pasują. Już nie chciałam powiedzieć barachła, bo nie mogę. Wśród butów, które nie pasują. Dobra, nie wolno. A w działaniu? Więcej ruchu i radości, mniej pracy i smutności, bym powiedziała, bo przy trójce pucharów oczywiście można popaść w przesadę i tu się trzeba pilnować, ma być ta zdrowa równowaga. Jedyny zen, który mi się podoba z jego dziwnych filozofii, to właściwie są dwie rzeczy. Uważność i właśnie równowaga. To są dwa klucze do szczęścia. Dwa klucze do szczęścia i ona powinna zachować tą uważność i równowagę, więc wprowadzić w życie mniej pracy, więcej radości, nawet jeżeli, no bo słuchajcie, nie możemy zmusić ludzi, żeby nas lubili, nie możemy zmusić ludzi, żeby z nami wychodzili, ale na przykład jeżeli ja lubię odpocząć na łonie przyrody, to sobie pójdę na ten Central Park i sobie tam zeźrę ten piknik nawet sama. W ten sposób powinna zacząć działać. Ja jeszcze tutaj o tym zenie, bo tak jak mówię, z tą uważnością, to jest bardzo fajne, bo jeżeli jesteśmy uważni, to też nasza intuicja, ale i nasz zdrowy rozsądek ma dane do tego, mózg tam, praca w re, tu praca w re, trzy mózgi w ciele, tak? Mózg emocjonalny i nasze jelita. No, ale musimy mieć dane, żeby dobrze wybierać. I to potem, jak to się połączy, to tak naprawdę to jest ta nasza intuicja. Więc uważność jest fajna, bo wtedy mamy dane do tego, by dobrze wybierać w życiu. A równowaga jest potrzebna do tego. Mnie na początku denerwowało, bo ja tej równowagi zen tak nie rozumiałam, bo to do wszystkiego trzeba dojrzeć. Bo on mówił tak, nie ciesz się za bardzo, bo przyjdzie potem smutek. No jak ja się mogę nie cieszyć za bardzo, jak mi się coś w życiu udaje rewelacyjnego? Weź się nie ciesz za bardzo. Albo nie smuć się za bardzo, jak cię po prostu noże w plecy powbijają. No nie da się nie smucić za bardzo. Ale zrozumiałam, że należy sobie pozwolić na smutek przez jakiś czas, nie ciągnąć tego w nieskończoność. Potem idziemy dalej. Tak samo jak pozwolić sobie na radość przez jakiś czas, nie ciągnąć tego w nieskończoność, bo będziemy jak ta karta głupca nad przepaścią z tym motylkiem i pieskiem po prostu. Ale po prostu znowu się potem konkretyzujemy. Czyli nie chodzi o to, żeby nie odczuwać, tylko zachować w odczuwaniu równowagę. Założę się, że wiele osób z Was ma też taki moment, że tak mówię, nie będę się cieszyć, bo potem mi nic nie wychodzi. Nie? Jesteśmy w tej matryce. Znaczy ja byłam. Ja przypuszczam, że wiele osób tak ma, ale potem zrozumiałam, że nie, ja nie chcę być w tej matrycy. Ja wychodzę z tej matrycy. Ja mam prawo się bardzo mocno cieszyć, tylko nie będę o dobrych i cudownych rzeczach opowiadać wszem i wobec, chociaż ja już z tej matrycy też wyszłam, dlatego że to też jest kwestia porządkowania energii. Dlaczego mogą nie wychodzić rzeczy, którymi my się tak zacieszamy? Dlatego, że jeżeli się z kimś podzielimy, zanim to zrobimy, to ludzie zaczynają z miłości nawet mówić tak, o rany, a jak jej się noga powinie, a jak nie wyjdzie, a jak zbankrutuje. I zobaczcie, jakie tworzą się myślokształty. My, którzy tutaj na tym magicznym kanale co tydzień się oczyszczamy i wzmacniamy, non-stop działamy energetycznie, to możemy całemu światu oznajmiać i nas nie pacnie. Bo wszystkie myślokształty w ciągu tygodnia albo w nowiu są odcinane, więc w ogóle nie ma takiego niebezpieczeństwa i świetnie się wychodzi z tej matrycy. Natomiast ludzie, którzy nie pracują energetycznie, muszą zwrócić uwagę na to, żeby nie rozpowiadać, zanim czegoś nie zrobią, bo wtedy nawet z troski cudze myślokształty się przyklejają i blokują drogę. To o tym należy pamiętać. Czy my mamy jeszcze jakieś urodziny? Tak, jest ta pani dodała rok urodzenia. Katarzyna. Dobrze. 11. Dobra, 11, Katarzyna. Katarzyna, przesłanko. Przesłankujemy. Superaście. Kawa z wróżką na przesłanka. Dobra. Pani Katarzyna powinna bardzo mocno planować w głowie. Oprócz tego, że siódemka mieczy mówi się karta złodzieja, więc powiedziałabym, nie należy dać z siebie ssać, szczególnie intelektualnie, ze swoich pomysłów, realizować w ciszy i spokoju. To jest nawet to, o czym mówiłam przed chwilą. Taka też się karta pokazała.
ale jednocześnie jest to karta szachisty, czyli tak naprawdę sukces jest w planowaniu. Nawet gdyby wszystko krok po kroku miało być na kartce, na którą zerkasz, to twoja podświadomość doprowadzi cię do upragnionego celu. Na dole kartki zawsze piszemy dla mojego dobra, bez szkody dla nikogo. I tutaj też jest zmiana magii oficjalnej, wiśniewskowa zmiana, bo generalnie wszyscy mówią dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Ja kiedyś siedzę na tym przysłowiowym kiblu i mówię tak, tam są najlepsze przemyślenia, nie? Ja mówię tak, ale jak dla dobra wszystkich? Ja nie uszczęśliwię wszystkich, bo nawet jeżeli ja mam jakiegoś hejtera, a mnie się coś uda, to ten hejter po prostu sobie aortę podgryza, nie? Nie może być dla dobra wszystkich, bo tak to się nie da. Technicznie, nie na tym świecie, nie w tej rzeczywistości, nie w tym 3D czy tam 4D, nie wiem, gdzie my jesteśmy. Znaczy nie wiem, gdzie wszyscy są. Więc się nie da. A dla czyjego dobra? No oczywiście, że dla mojego. No oczywiście, że nie chcę ze szkodą dla kogokolwiek, więc dla mojego dobra, bez szkody dla nikogo. We w sercu, próbuj opcje. Nie zatrzymuj się przy jednym czynniku sprawczym. Ja już nie chcę mówić mężczyźnie, kobiecie, dziecku. Nie zatrzymuj się przy jednym czynniku sprawczym, próbuj opcje. Dwójka monet mówi o tym, że warto z różnych garnków spróbować. I nie chodzi o to, żeby komuś tyłek zawrócić i być złym człowiekiem, tylko chodzi o to, żeby nie skupić się tylko na jednej osobie, jako na tej ikonie, która właśnie mnie do szczęścia doprowadzi. Bo potem się okazuje, że człowiek jest tylko człowiekiem. Może być z nim fajnie, może być z nim niefajnie. Niekoniecznie to jest, nie ma ideałów. Nie ma ideałów. Próbować. Ja, dziecko. Ja, mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna. Ja, przyjaciółka, przyjaciółka, przyjaciółka. Serce jest na tyle pojemne, że wszystkich ujmie. Ja nie mówię, że trzeba robić komuś koło pióra, bo to nie tędy droga, typu 300 relacji na raz utrzymywać. Związków. Bo relacje, owszem, i wtedy dopiero wybrać. No a w działaniu naucz się odpoczywać, kochana. Bo jak ty nie odpoczniesz, to jak się wszechświat odpocznie, to można się ciężko nie pozbierać. Znaczy zawsze się człowiek, zawsze prawie, zawsze się zbiera, ale naucz się odpoczywać. O, super. Dobra. Jeżeli są jeszcze jakieś przesłania urodzinowe od dzisiaj do 16 stycznia, jak się ktoś urodził, jest pełnoletni albo za pozwoleniem dla kogoś, słuchajcie, stołek i właśnie spadam, to zapraszam serdecznie, a ja teraz ogłoszenia wiedźmofialne, których dużo nie będzie, bo dopiero w przyszłym tygodniu zacznie się dziać. Słuchajcie, po pierwsze to jest tak, że odgruzowujemy wszystko, co jest związane z bransoletkami rocznymi, które po kolei mają wysyłki, bo gdyby to wyglądało tak, że wy zamawiacie tylko bransoletkę roczną, nie? To by było łatwiej, bo to jest adres, koperta, pyk, poczta. Natomiast wy bardzo często zamawiacie jeszcze do tego, a to jakiś olejek, a to jakieś coś tam, a to jakieś coś tam, więc trzeba to odgruzować. Te bransoletki, liczba ograniczona i limitowana, czekają tylko na wysyłki, bo one są już zrobione, umówmy się, z końcem roku, znaczy koniec na przełomie roku, o to chciałam powiedzieć, więc one czekają, natomiast na spokojnie sobie je tam dostaniecie, myślę, że w tym tygodniu już wszyscy. Tak. Tak to powiem. Także jak to odgruzujemy, a jesteśmy w trakcie składania rytuału walentynkowego, ponieważ w przyszłym tygodniu wystartuje rytuał walentynkowy tuż po kawie z wróżką, jak zwykle, czyli te limitowane seryjki są właśnie po kawie z wróżką. Oprócz tego, że generalnie chodzi o zakup rytuału, który będziemy czynić, jest to rytuał miłosny. Tak po prostu i zwyczajnie, tak walentynkowe, tak miłosne, wchodzimy w ten egregor. Dla wszystkich, czyli dla osób samotnych, ale i dla osób w związku, podwyższamy tutaj tą wibrację raz na rok. To oprócz tej najważniejszej części mamy takie sklepowe założenie, że już chcemy, żeby były inne artefakty różne. No i oczywiście rzeczy gotowe do rytuału. W tym roku trzeba się było nakombinować, co jeszcze może być. To, że będziemy mieli, masz w ogóle pod ręką ten? Dorota ma. Mam, ale drugą częścią już. To nie pokażę. Mamy jedynie, bo w tym roku będziemy zbierać, tak jak zbieraliśmy te, tutaj widzowie YouTube'a nie widzą, witrażyki, nie ołtarzyki. Zbieraliśmy witrażyki, to w tym będziemy sobie robić po prostu korale, czerwone niczym wino. Każdy będzie inny. I będziemy sobie to zbierać.
Natomiast no to chodzi o to, że główna część to rytuał, no ale do rytuału jeszcze, żeby to było jeszcze coś i jeszcze coś i jeszcze coś i będziemy tak, i będzie pudełkowe. No będzie niespodzianka, bo ja też nie będę lazła teraz szukać i odwiązać. Ja wiem, gdzie mam, ale mam zawiązane, a jak mam zawiązane, tak mam odwiązać, to lepiej nie. Ale w każdym razie są to drewniane kule, ręcznie wykonane, zawieszone na sznurku. W pierwszym, w tym dostajecie... ale w sensie takim, że jest dzyndzołek, koralik i kulka. I te kulki są takimi jak gdyby przedstawicielami włożonej energii, tak fizycznymi, rzeczy metafizycznych. Także tak to wygląda. Ja się zacieszam bardzo na ten rok, bo kolejny zbiór powstanie, więc będzie super. No i oprócz tego dostajecie rzeczy do rytuału i te pudełka nie są jakieś wypaśne, no bo co tam, świeca, kadzidło, czasem coś jeszcze, co jest potrzebne, czy tam jakiś olejek, czy coś. To nawet nie o to chodzi, bo to chodzi o rytuał, no i chodzi o zbiórstwo artefaktów, które potem energetycznie pilnują naszej przestrzeni. Każda z nas swój ma. A propos jeszcze tych witrażyków, w tym tygodniu nie, ale już w następnym tygodniu, jeżeli ktoś brał udział w licznych rytuałach, a brakuje mu jednego witrażyka czy coś, będziemy zbierać zamówienia. Zapytamy się, po ile są w tym roku witraże, bo wiecie, wszystko zdrożało i dziewczyna też mogła podrożeć. Powiemy Wam, jaka jest cena. Będziemy zbierać zamówienia. Jak czegoś brakuje, będzie można sobie dołożyć do wyglądania. No bo to już nie będzie jakby magiczna część, bo ona nie jest jakby uświęcona rytuałem, ale do wyglądania, żeby te cztery żywioły były jednak, żeby było. Także też będzie można zrobić, ale tylko osoby, które brały udział w rytuałach, tam brakuje jednego bądź dwóch, no bo wiadomo, nie chodzi o to, że brałam udział w jednym, teraz sobie domówię wszystko. Domów sobie wtedy u dziewczyny, u naszego witrażyka. Ja myślę, że ona bardzo chętnie zrobi, jeżeli chcesz mieć po prostu wygląd. Dużo dziewczyn sobie zamawiało samodzielnie, także to wiecie, to nie jest jakieś ukryte czy coś, bo to nie o to chodzi, bo my i tak jakby ze zwyczajnego przedmiotu robimy niezwyczajny, więc to jest zupełnie inna bajka. Natomiast fajnie, jak są fajne te przedmioty, więc to wtedy wygląda. Więc w przyszłym tygodniu wchodzi miłosny i myślę, że osoby z zagranicy, jeżeli chcą kupić, lepiej, żeby nie czekały do ostatniej chwili, bo te paczki idą jak chcą. No więc się tak nastawić na polowanko, no bo to polowanko trochę będzie zawsze z polowanko, także tak, to pierwsza rzecz, ale to przyszły tydzień. Druga rzecz, jeżeli chodzi o układy premium, które cały czas walczę z nimi, daję radę, nie? To znaczy jeszcze mi oczko nie mruga, to znaczy jest dobrze. Układy premium, czyli koszt 22 zł na kolejne miesiące. Ja już chyba nawet od dzisiaj zacznę jeszcze dokładać jak gdyby luty, w sensie takim, żeby tego miesiąca nie stracić, bo już jest 10, nie? A w styczniu robi się roczne na miesiące, a tamten jeden miesiąc damy radę. Ale to wymagana jest cierpliwość, bo jakby jestem na 3 stycznia, co wysyłaliście, a mamy 10. Bo... Gwiazdkę nie. Gwiazdka nie była częścią rytualną. Gwiazdka w ogóle nie była częścią rytualną, także wy, jeżeli chcecie gwiazdkę, to możecie sobie do witrażyka sami zamawiać, bo my dostałyśmy. I dlatego to tak świetnie wygląda. A nasz witrażyk, myślę, chętnie zrobi. No to już trzeba samodzielnie. I powiem tak, no. Także gwiazdka to jest zupełnie insza inszość. Wieszadełko do wieszadełka. Super. Także cierpliwość proszę. Ja będę się starała wychodzić z tych premiowanych. Będę je robiła jak będzie trzeba do końca stycznia. Nie przekroczę tego terminu, w sensie, że w lutym już, bo to już by nie był wtedy roczny, bo to w styczniu się robi. Muszę sobie zrobić w ogóle. Już nawet miejsce naszykowałam, miałam kiedy. Ale no będę robiła do końca stycznia. Natomiast o cierpliwość jest prośba, bo dopiero jestem na 3 stycznia, więc ja wiem, że wszyscy hura i ten pierwszy, drugi, trzeci najbardziej, ale... Jesteśmy najbardziej zakopane w zakopanym. Dużo jest zakopania, ale to bardzo dobrze. No niech będzie zakopanie. To trzeba wszystko ustalić i będzie ok. Także to się będzie działo. Tak patrzę, że w tym tygodniu my nie mamy jakichś wybitnych rytuałów czy coś. Dopiero w przyszłym tygodniu 18 jest pełnia. To jest wtorek, na tą pełnię cały czas się można zapisywać. I tutaj, no tak, wiecie co, 21.01 to ja już raczej nie zapiszę, bo już jestem w trakcie transu i rytuału. Także jak macie ochotę z tą pełnię z nami spędzić na kanale, to zapisywać się wcześniej, bo to i nam jest wygodniej i to jest taki szacunek dla energii, a nie na zasadzie, ja rozumiem, że bywa, że tam się przypomni, ale są osoby, które permanentnie
godzina 20 w dzień pełni, właśnie wtedy się zapisują. Chyba że tak macie ustalone z energiami, budzik nastawiony, tu o 20 mam się zapisywać, kropka, to wtedy rozumiem, ale generalnie to trochę wcześniej warto by było. Dobra, czy ja mam coś jeszcze do ogłoszenia? Żadnych nowości w zasadzie nie mam. Tydzień nudny, jeżeli chodzi o energię, nie za bardzo nudny, jeżeli chodzi o mnie. Ja dzisiaj na 17 mam dentystę, będę miała przecinane dziąsła i wkładane żelaziwo, ale to się musi dopiero jakby zagoić dziąsło i dopiero pod koniec miesiąca będzie nakładka na brakujące elementy mojej urody. Żyćko. Także jeżeli by nie było jakiegoś programu, słuchajcie, czy coś, to nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że nie wiem, jak organizm zareaguje po prostu na operacyjne cięcia różnych rzeczy i zakładania żelaziwa. To tak, tak jest. Ostatnio, jak była śruba wtykana, to tam dałam radę, nie? Jakoś tam chyba w jeden dzień nie było programu, potem było ok, nie? Zrobiłam się kwadratowa, miałam usta jak po botoksie. W ogóle fajnie, miałam oczy jak ta Chinka, usta jak po botoksie i tak skrzywiona na lekki kwadrat. Uroczo, ale wiecie, i do szkoły poszłam, dałam radę, dużo nie mówiłam, tylko tam, ale dało radę. Myślę, że teraz, mam nadzieję, będzie trochę lżej, zobaczymy, jak organizm zareaguje. Ja sobie zaraz świecę zapalę w intencji po prostu normalnie siły, mocy i potęgi, ale spodziewajcie się, że ten tydzień może być różnisty z programami, bo to będzie się goiło, to będzie różnie, to wszystko wyglądało, więc tak. I nie mam zaplanowanych żadnych ważnych rzeczy, w sensie czy jakiejś pogadanki, czy czegoś, więc taki pusty tydzień, ale słuchajcie, pakowanko, wysyłanko i tak naprawdę odgruzowywanko tego, co przez przerwę świąteczną i przez akcje świąteczne typu bransoletka roczna jest zadziałane. Ja tu już mam, one są miocja, nie łamiocja, wam powiem, bo ja ją sobie noszę i przed konsekracją w ogóle już sobie tak mówię, niech się nabędzie. Wygląda to trochę dziwnie, ale okej. Okay. One są ściągalne, więc jeżeli was tam czeka typu coś tam wszystko proszę pościągać, to jest do ściągnięcia i do założenia. Ja się nie pozbywam starej, bo uznałam, że komplit jest komplit, niby jest na rok, ale niech sobie tam wszystko współgra i współdziała. Także tak. Dobrze. A, nauka tarota. Tutaj Katarzyna pyta. Odnośnie nauki tarota jest tak, że my już zaczęliśmy. Jesteśmy po pierwszej lekcji i na styczeń zapisów już absolutnie nie zbieram. Można zapisywać się na luty, ewentualnie na luty ze styczniem naraz. Wtedy dostajecie dostęp do grupy i tam wszystkie linki od początku, typu program pierwszy, w tym tygodniu mam nadzieję, że się uda, program drugi, tak? Mówimy o, wiecie. Ale myślę, że w środę to tak, już tam posiedzę. Także to tak, jak się dwa kupi. Natomiast jak się zakupi pojedynczo, no to, a czy głupio tak pojedynczo, bo szczerze powiedziawszy od środka, no ale okej, okay. Także można dołączyć, ile potrwa nie wiem, z miesiąca na miesiąc możecie sobie decydować, czy jesteście dalej, czy nie jesteście, więc to też jest fajne, tyle chyba takich ważnych rzeczy o kursie, 120 zł, tak, na miesiąc. Dostajecie informację zwrotną, gdzie i jak, żeby nam się łatwiej to zbierało, liczyło, organizowało. Zapisujecie się na maila hrabinakursy@gmail.com, też osobny mail, żeby nam się lepiej zbierało i patrzyło, kto jest, kogo nie ma. To tak, wiecie, akcja, organizacja. Ja myślę, że dziewczyny mi po pierwszym spanikowały tym kursie. Jak to przyswoić, wiedza, dużo. A tam raptem ruszyliśmy żywioły. No dużo, no. Na początku nie nauczymy się wszystkiego, tylko trzeba dużo mieć zapisane, żeby potem do tego wracać i wiedzieć. Dużo od razu. Nie dam rady, dużo. Niedużo, raptem żywioły. Dużo to dopiero będzie. No. Ale to już też będą mózgi wyszkolone w takim tarotowym myśleniu, więc myślę, że będzie nam znacznie łatwiej. Też się do siebie dogramy, dopiszemy. Także tak. Nie wiem, co jeszcze, jakieś pytania odnośnie kursu, bo ja to mogę tak, Smoczek mówi, że kurs jest mega superaśny, wiele wiedzy wróżkowej. No tak, bo wiecie, chodzi o to, żeby wam podać ukonkretyzowane i tamte zwoje tam się ruszyły, tam i załapały, że nie trzeba pamięciówki, tylko trzeba logiki do tego, bo potem jak się patrzy na kartę, to tak jak ja wam na przykład omawiałam tą naszą czwórkę buław tutaj, nie, że na początku to taki as mieczy to zajmuje pół godziny, bo tak,
As, dobra, co to były asy? A as to to i to i to, i, dobra. Kolor, miecze. Miecze to było to i to i to i to. Samo znaczenie karty i symbolika, a to jest to, to jest to, to jest tamto. Dobra, pół godziny, nie? Bo potem to jest takie brzt, nie? Bo już się porobią te neuronowe przekaźniki tam od właściwych do właściwych i już się otwierają w ciągu sekundy właściwe szufladki. Potem się otwierają właściwe szufladki na 2-3 karty, potem na całe układy, a potem wracamy do wróżki jednokartuszki. Do początku. Także warto, myślę, no mamy taką silną grupę pod wezwaniem, trochę się integrujemy, już mają pierwszą pracę domową, jeszcze nie ruszyliśmy nawet znaczenia pół karty, a już po prostu sobie stawiają karty. Można, można. Tylko trzeba mieć dobry pomysł na tarota. Floczak Adrian mówi, mega jasny nawet dla opornych. Znaczy, faktycznie, nie chwaląc się, ja bym to sprawił, uważam, subiektywnie uważam, ale obiektywnie też mam takie donosy, że faktycznie, jeżeli chodzi o podanie wiedzy w blokach i w konkretach, jestem w tym dobra. A że tarota kocham i uwielbiam, i mogę nie czytać innych książek, ale wszystkie tarotowe po prostu połykam. I w ogóle, bo tak, to jest moja pasja, zawsze była, odkąd go odkryłam. No to uważam, że jest to podane takie, wiecie, tak jak normalnie czwartoklasiście, łopatologia. Ja wiem, tak, no wrzeszczały dużo, dużo, no dużo, no dużo. No. Czy aby się zapisać, mam napisać na maila? Dokładnie tak. A ja dokładnie. A Dorota szczegółowo będzie tam już szczegółowo. Tylko nie czekać mi na sekundę, że odpowiedź. W sobotę o 22. Uwielbiam w weekend. A, i a propos w ogóle maili, faktycznie mają to do siebie, bo tak, dodzwonić to się do mnie bezpośrednio nie dodzwonicie, zawsze ta na biurowe odbiera, więc wiadomo. A propos maili, ja siadam 2-3 razy w tygodniu i robię te maile, więc ta cierpliwość jest wymagana, bo ja do tego dojdę. Bo ja do tego dojdę, tylko że czasem to nie jest 2 dni. To tak. Także jak coś jest takiego, jak coś może odpowiedzieć Dorota, to oczywiście, że Dorota odpowiada typu umówienie się na kartę albo czemu czerwona nitka, Dorota już na pamięć takie rzeczy zna. Ale jeżeli jest coś na zasadzie muszę opierniczyć, że nie robię spętań, albo na przykład umówienie się na jakiś konkretny rytuał, albo coś innego, no to już ja biorę w swoje ręce i już patele lecą. Małgosia się pyta, czy sprawdzałam pracę domową. Patrzyłam na pracę domową. Prace domowe zrobione są nie wszystkie pewnie, bo tam pewnie przez 2 dni to przeleciało ich jeszcze, ale robione są słusznie i patrzcie, nie znając kart, można karty stawiać i już też coś wiedzieć. To jest dopiero magia, wam powiem, więc tak. Bardzo mnie cieszy ta środa. Tak jak mówiłam, no będą lekcje godzinne, będą lekcje ponadgodzinne, dlatego że to zależy od bloku tematu, no nie chcę dzielić pewnych rzeczy. Natomiast na przykład nie wiem, że jak będziemy omawiać poszczególne karty, czy uda się 4 te karty w ciągu godziny, powinno, bo 15 minut na kartę to jest naprawdę świat. To bym musiała się rozwlekać i coś tam, żeby tego nie dopilnować. Myślę, że 4 zrobimy, ale być może wyjdzie, że zrobimy 2, bo jeszcze na początku jakieś pytania. I na przykład a propos moi kursanci, tam na początku jest takie pytanie odnośnie użytkowania kart tarota czegoś i czegoś. Zadawajcie pod spodem pytania, bo wiecie, dla mnie rzeczy oczywiste mogą nie być oczywiste i ktoś pyta, jak trzymać talię, jak ją oczyścić, nie? Ja na to wszystko będę sukcesywnie odpowiadała na naszych spotkaniach, no ale muszę mieć pytania, bo może do mnie nie dotrzeć, że coś może być niejasne, w sensie, ale jak to, nie? Przecież to wszędzie jest, wszyscy wiedzą. A wy możecie mieć wątpliwości. I tak najlepszą odpowiedzią to jest zawsze traktuj wszystko intuicyjnie, nie? Ale są tam czasem jakieś zasady, więc myślę, że warto. Czy ja mam jeszcze jakieś ogłoszenia, Doroto, ważne? Nie mam nic już ważnego. No i w ogóle dzisiaj nic nie było ważnego, tylko usiadłam, bo energetykę trzeba zrobić. Ja idę po prostu chyba jakiegoś nerwosolu się napić. A nie czy też. Ja nie wiem, czy jest fobiodentystyczna fobia. Na pewno jest. Musi być. Musi być, bo ja ją mam. Ja nawet, jeżeli nie jest zdiagnozowana, jest to... Jest dentysta. Ja wiem, że przeżyję, nie? Ja wiem, że trzeba. Ja wiem, że to nie jest tak strasznie. To wie mózg. Natomiast organizm tego nie wie, więc ja już od 2 dni mam taką kurę. Mniej więcej. Pójdę, załatwię, zrobię, przeżyję, ale to na pewno jest jakaś fobia, więc ja już nie mówię, trzymajcie kciuki, bo ja to muszę sobie poradzić jakiegoś nerwosolku. Czy rytuał w czwartek będzie? Czwartek. Hmm. Jaki rytuał? Bardzo ważne ogłoszenie. Oczywiście, że będzie. 13. Mi się zorientowała pewnie 13 rano. Pudełkowy. Będzie. Czakralny oraz z paczki niespodzianki oraz nasze wisienki 13 w czwartek o godzinie 20
będzie rytuał. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za przypomnienie, bo ja bym tak pamiętała, bo mam zapisane, ale zapomniałam, że trzeba ten. Także 13 czakralny na pewno. Nawet gdybym se pleniła, stawię się. A nawet gdybym była na środkach przeciwbólowych, to będzie chyba zabawnie. Ja zważywszy na to, że ja się staram bardzo mocno nie brać tabletek, to już musi być takie, wiecie, no tak muszę poczuć, że to już raczej sobie nie wyrzucę siłą woli, jak coś boli, to wtedy biorę tabletki, więc zważywszy na to, że mogę wziąć jaką tabletkę, to myślę, że będzie nam razem wesoło, po prostu będzie energia. Także 13 wiśnie pudełkowi i paczka niespodzianka. Mamy rytuał czakralny głęboki tak zwany, czyli nie taki jak na Julę na vlogmasie, tylko sobie pomedytujemy. Teraz mam piękne misy już przy sobie. Nawet nie będę brała tej dłużej, tutaj sobie wtrybimy. Będzie fajnie, także o 20. No, no i to chyba ostatnie ogłoszenie. Czyli co? A Grażyna, ciekawe, czy do mnie dojdzie paczka. Jak nie dojdzie, to będziemy myśleć. Powiem tak, jak nie dojdzie, to tak naprawdę możesz go sobie, kochana, odtworzyć potem. Ja wiem, że jest fajniej razem. Albo usiąść z nami przy tych 7 podgrzewaczach, pomyśleć tą intencję pod tytułem, jak tylko przyjdzie, to ja to spalę z właściwymi świecami. No, uczę się panowania nad pocztą, jest nieźle. Panowanie nad pocztą polega na posiadaniu paczkomatu bliziutko. Można w łapciach wyjść. Panowanie nad pocztą polega na tym, że furgonetka autentycznie bardzo szybko dostarcza. Nie giną te paczki od pukać. Ale czasem się nie zapanuje. Tutaj Adrian życzy pięknego tygodnia. Bardzo fajne życzenie. Ja wam też życzę pięknego tygodnia. Buziaczkuję bardzo mocno. Chyba wszystko powiedziałam. No, idę jakieś, nie wiem, waleriany zażyć. Znaczy nie mogę, bo muszę dojechać. To takie o... Ale może jednak zażyję jakiejś kąpieli chociaż. Nie wiem, idę pomedytować. O, tak to zrobimy. Także fobia dentystyczna, level hard. Buziaczki dla Was, do zobaczenia. To znaczy ja najpierw tutaj sobie wyłączę naszego YouTube'ka. Pożegnanie, pa, pa, pa.